No i Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Witam was razem z Vertezem w kolejnym materiale z Errol Crafta. Siemano, siemano! Oczywiście dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za wspieranie poprzez łapeczki w górę oraz komentowanie. Pamiętajcie, że playlisty macie w prawym górnym rogu. Odcinki są co wtorek oraz co piątek o godzinie 13. Wbijajcie do Verteza poprzez jego nick w tytule, żeby zobaczyć naszą kolejną serię, którą tam nagrywamy, czyli to jest It Takes Two. Bardzo fajna seryjka. I oczywiście zachęcamy do wspierania naszych kanałów od piątaka miesięcznie tego typu Benz. Słuchajcie! O, żeśmy znowu nagrali się off-stream, ojoj, ale było dużo, ja nie wiem ile żeśmy, chyba ze 12 widerów żeśmy ubili, widzowie, ze 12 widerów było ubitych. Zobaczcie teraz, jak wysoko skaczę. 12 dni, 12 nocy. 12, tak, dokładnie, bo na każdego jeden dzień i jedna noc, tyle się z nimi biliśmy, tak, dokładnie tak było. To nie tak, że one schodzą, kurwa, na 3 hity, no, trochę przykro mi z ich powodu. No, słuchajcie, dzisiaj Vertez będzie miał bardzo ciekawe zadanie, ponieważ będzie tworzył bossy. Już będziemy powoli przechodzić do tego właśnie schematu bossowego. No i teraz słuchaj, Vertez. Tutaj masz skrzynię specjalną, w której uzbieraliśmy trochę bloków diamentów, trochę zwykłych diamentów. Tutaj jeszcze jakby ci brakowało, to nie ma diamentów, bo wszystkie przeniosłem tutaj. I tutaj są właśnie, jak widzisz, materiały. Ja będę miał dla ciebie specjalną tutaj... prośbę, żebyś sobie wpisał Soul K. Soul jak? Soul K. Łącznie pisane. S-O-U-L-K-Y-E. Kurwa. Już masz. I ten właśnie, ta receptura, która jest, że masz 7 diamentów, to jest ten zwykły. Nie emeraldowy, nie diamentowy, tylko ten zwykły. Dobra. I ta receptura właśnie, gdzie masz na górze Netherstara, tutaj masz 7 diamentów naokoło i masz Soul Gazer w środku, to bym chciał, żebyś zrobił takich właśnie, uwaga, już ci mówię ile. To są chyba 3 bossy główne. To są chyba te 3 główne, no. Ta, to są te główne, to my tego nie chcemy. To ja bym chciał, żebyś zrobił, uwaga. Raz zobaczę, pewnie się. Tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Chciałbym, żebyś zrobił... 8 tych kluczy. 8 tych kluczy, zgadza się. A ja nam przygotuję tutaj właśnie już miejsce, w którym będziemy tłukli się z tymi bossami. Ale szybciutko się niszczy teraz ten obsydian, ale jest niszczony. Ale przyjemnie się niszczy obsydian. Tutaj szybciutko zebrane. A właśnie, miałem się ciebie zapytać, jak tam God of War ci się podoba, ogólnie jako giera? Fajna, ja to generalnie na konsoli przechodziłem. A, ty już grałeś w tę gierkę. Tak, ale... Co się dzieje? Słuchaj, w jakimś obszarze w twoim domu, nie wiem, 10 metrów jest konsola, na której grałem w tego God of War'a. Okej. Dobra, dużo rozumiem, dobrze. No ja jeszcze nigdy nie grałem, ale no, giera jest po prostu prześwietna. Mhm. Także będzie nieostro robiony. A też na 100% przeszedłeś, czy tak po prostu fabułkę? Nie, wtedy fabułkę. Tak sobie na live'ach wtedy kminiłem. Potem już zbytnio nie miałem kiedy właśnie dalej popociskać sobie. Też bym musiał tę konsolę w końcu popodłączać na ten, do komputera, bo mam Avermedię i można by to zrobić, ogarnąć, żeby więcej tytułów poprzechodzić. No. Trzeba będzie się nad tym zastanowić mocno. Dobra. Ja już mam zebrane właśnie trochę obsydianu. Najlepsze tytuły to powoli wszystkie na peceta wyszły już. To dobrze. Ja czekam na Uncharted'a bardzo mocno, żeby na peceta wyszedł, bo nie chce mi się właśnie na konsoli go ogrywać. To by było... Ale to na kompie to będzie genialne, bo jak w to grałem, to po prostu ta gra to była, wiesz, z poziomu grania na konsoli. No. Ja widziałem w tym sterowanie na kompa i w ogóle jakby to na kompie fajnie działało. Wtedy, oj, zajebiście by było. Wszystko. O Jezu. Ale by się przyjemnie grało, ale by było grane. Dobra. No, mam 8 kluczy, jakby coś. Elegancko. Dobrze. W takim razie przechodzimy i jeszcze bym cię prosił, żebyś wziął bloki diamentów. I ile zostało, tyle weź. Dobra, bo ja wszystkie te bloki przetworzyłem na te. Dobra, powiedz mi, czy będziemy mieli 8 bloków diamentów?
Już patrzę. Tak, mamy 14 bloków diamentów. Zajebiście. Elegancko. Dobra. No to w takim razie słuchaj. Ja zajmuję się już tworzeniem pierwszego tutaj ołtarza do właśnie użycia tego Soul Keya. To będzie Ebon Kakodemon Altar. Kakodemon, chowajcie tyłki, co? Dokładnie, dokładnie. I uwaga. Jak to trzeba stworzyć? Ty jesteś przy mnie gdzieś? Bo ja cię nie widzę. A tam tak, jesteś, tak, dobra. Tak. Dobra, uwaga. Tworzymy, o kurwa. nie będzie łatwo. Teraz zauważyłem, że będzie bardzo ciężko, balona, żeby zbudować. Dobra, ja cię poproszę, żebyś w tym miejscu, gdzie ja tutaj sobie... O, dobra, dobra, jednak jest. W tym miejscu, żebyś postawił diament. Tutaj, w tej tak, dziurce. Tutaj na środku, dokładnie. Dobrze, dobrze, pyk. Ja potrzebuję jeszcze więcej obsydianu. Dobra, mamy gotową strukturę, według tutaj Wikipedii. I teraz chcę, żebyś jednym Soul Keyem sobie go oddziel ładnie, żeby tam czasami nic się nie zbugowało, żebyś tak, tym jednym Soul Keyem kliknął właśnie na ten diament. Już teraz? W tym momencie? Ebon Kakodemon level 2! Którego... O, tym mieczem go nie można, czy... To ściel go! Ścielam! Ścielaj go! Czekaj, bo on na Hawaje ucieka! Ładny kakodemonie! O, ale ściela! Tyś! Kurwa, aż tak strzały daleko nie lecą! Spierdzielasz! Co za kakodemon! Tyś! Dobrze! Ale powiedz, jak na ogólnie... Wiesz, tak mocno enchantowane rzeczy, to on ma od cholery HP. Czekaj, tak. Wiem co! Wiem! Zagrajmy z nim w piłkę! Ja podaję super do ciebie. Super pomysł, dobra. Tyś! Teraz ty do mnie. Ping! Ping! O nie w tę stronę! Dobrze! O kurwa! Padłem gdzieś, do lawy. Zostawiam go tobie! Dobij go! Dobra, idę do niego. Niech widzi, kto w niego strzela. Chyba widzi, bo strzela też w ciebie. Jest! Rozwalony! Rozpadł się! Super! Ach, udało się! Pierwszy boss rozwalony, widzowie! Ale my jesteśmy kozaki w tę grę. Dobrze. Kurde, czekaj, spociłem się. Możemy kończyć odcinek? Jeszcze nie możemy, bo nawet 8 minut nie ma. Zgodnie ze złotą zasadą YouTube'a trzeba 8 minut mieć przynajmniej. Także nie, chuja, to my siedzisz mamy, ze mną. Wiecie, my to mamy w umowach partnerskich, wiecie. Tak. Dokładnie, tak jest. Tak. Wy nie robicie shortsów na tych kanałach, elo. Dobra, kolejnym, z którym będziemy walczyli, to jest Lunar Gru. Uwaga, możesz się do mnie tepnąć. Typy. Dobra, musimy zbudować tak. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj. Dwa, trzy, cztery. Kurwa, jest cztery czy nie jest cztery? Nie jest cztery. Nie. Dobra. Teraz tu musisz na tym diament postawić. Na samej górze? Na samej górze, tak. Dobrze. Dobra, tu jest już dwa w górę zrobione. O kurwa, teraz weź to. Co to, wielkie cygaro? To jest, będzie wielkie T. Ale nie takie T, o którym myślisz. To odwrócona rakieta. Tak, to jest, przecież kurwa, w sumie to nie pomaga, dobra. Proszę bardzo, rozpoczynaj operację otwarcia jednym kluczem, pamiętaj, jeden klucz. Tak, jednym, nie chcemy tutaj 12 bossów. Tak. I... Ja, ale wiertarka, dobra. Lunar Gru! Ty, kolejny na miecza nie siada. No to z łuku dziada! O, dobrze, przynajmniej on idzie do nas. Ło! Strzelaj go, ale już on jest szybki. Strzelam. Ależ on jest... Szybko to on odlatuje, gdy w niego trafiamy. Szybko to on dętkę łapie. Nara. A. Jej, Undead Soulstone się trafił. Proszę bardzo, co można z tego dostać? Co można dostać z tego? Nic nie można. Następnego mam Demon Soulstone'a. Dobra, to jest akurat dobre to, że to zdobyliśmy. Bo to jest potrzebne. I nie pamiętam, co z tamtego leciało jednego, ale dobra, może się uda... odzyskać później, bo ten Soulstone, zapomniałem, że te Soulstone to są nam kurwa akurat potrzebne. Ale uznajmy, że z tamtego już zebraliśmy jak coś. Dobra. Ale my zebraliśmy. Tak, oczywiście, że zebraliśmy, no przecież mówię, że... Ale popatrz, pyk, tutaj. A! No ja złapałem dropa.
Dobrze! Także chill, bo dobrze, bo się nie rozsypał, ole, bo ty poleciałeś po expa. Poleciałeś po expa, a drop tam nie wleciał, także zobaczmy. O, pięknie, pięknie, pięknie. Jeszcze coś takiego poleciało z tego, jakbyś chciał zobaczyć. O, tutaj jeszcze, o, 20 tych tutaj ładunków, elegancko. Dobra, to co, przechodzimy do chyba numer 3. Motlet Abala. Tak się będzie nazywał kolejny tutaj twór nasz. Uwaga. Raz, dwa. Zabrzmiało jak, nie wiem, kotlet i tutaj dodaj... Tutaj dodaj na przykład blok diamentów na górę. Tak. Proszę pierdami nie zajmować, tylko diamenty, kurwa, kłaść. Proszę. Dobrze, dobrze. Tutaj, proszę bardzo. Dziękuję. Bo tu czas nas goni. Robota jest. Dokładnie. Tyś, proszę bardzo, proszę otwierać. Ole! Ryba! Ryba! Ryba techno. Dobra, nie, z łuków trzeba wszystkie. Nie wiem dlaczego, tak, ale z łuku. Raz, dwa, trzy. Dziękuję. No cóż, można powiedzieć, głupio wyszło. Słuchajcie, robimy kolejnego bossa. Kolejnym bossem jest Umber Lobber. Czy jesteś gotowy na kolejnego bossa? Wiem, że nie jesteś, ale to nieważne. Nie, słuchaj, takie emocje, że normalnie nie wiem. Proszę bardzo. Tu poproszę na środku tutaj, żeby mi diamencior postawić. Na górze? Na górze. Nie tu, to nie jest góra. Jak nie, słuchaj. No bo wiesz, kurwa, ptaki porywają. No, no, ptak mnie... Znaczy nie zerżnął, tylko popchnął, halo. Myk. Wbieram. Dobrze. Ach, dobra, stare siedzi. Chłopy, stare chłopy. Dobra, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Januszu, przygotuj klucz. Klucz gotowy. Proszę otwierać. Na twój sygnał. Ło, ty kurwa! Tyś, wow. Tyś, 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 tyś! Strzelaj w niego! Strzelam! Piłeczkę znowu robimy. Mi pizgnął! Ło, ty kurwa! Jeb z dzidy laserowej! Jeb, 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 jeb z laserka! Dobrze! Dobra. Jest! Pokonany! Spalił drop. No, chyba się drop spalił właśnie. A nie! Nie spalił się! Jest! Udało się! Znaleźliśmy dropa! To co? Kolejny bosik. Nie ma co się zatrzymywać, tylko napierdalać trzeba. Celestial Geonach Altar. Uwaga! Tu jeden, tutaj trzy. Tutaj na środku bym poprosił diament w tym miejscu. Dziękuję ślicznie. Ale z ciebie jest super pomagier. Tutaj jeszcze dwa. Nie widzisz czatu. O, nie widzę czatu. Tak, bo Slender nam tu przyszedł. Dobra, raz, dwa, diament. Trzy. Andrzeju, otwieraj. Andrzeju, jak ci na imię? Bej. Celestial Geonach, pist, pist. Ła, ty kurwa, jak... tu zamknął na dole, nie mogę skakać. Chwila, bo ci ciężar wszedł. Zajebał ci odważnik. Pomylił odwagę z odważnikiem. Jest jak jest. Gdzie on jest? On poleciał w pizdu daleko jeszcze dalej. O co, ja tam widzę jakieś już dymy. Już ci go dorzucam. O, do mnie. Bing. Ostatni hit jest twój, brawo! Ale kryształem rzucił. Dobrze, mamy kryształy, tu jakieś brązowe katany lecą, wypierdalać wszystkie moby. I jeszcze słuchaj, bo zostało nam jeszcze zostało nam trzy bossy. Phosphorescent Chupacabra Altar, teraz będzie Chupacabra. Nie wiem, czy jesteś gotowy, nieważne, czy jesteś gotowy, czy nie jesteś, musisz być. Bardzo dobrze. To teraz uwaga, cyk, cyk, cyk. Tutaj cyk, dobierz jeszcze więcej obsydianu, cyk, cyk. Tutaj cyk, cyk. Tutaj cyk, dobrze, cyk. Dobrze, Diaks, czy znowu źle? Źle, Diaks, na środku, na górze. Kurwa. Uwaga, otwieraj, Andrzeju. Bing. Szybka Chupacabra, pamiętaj, że możesz wyskoczyć i strzelać ją z łuku. Co jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Ło, coś mnie... Bo z miecza to ona ma odporność 1000. Ostatni strzał co zostawiam się dzieje, tobie! Halo. Czy jest jakiś dżin tu lata? Co się stanęło? No coś mnie normalnie... Miotało mną jak szatan, halo.
Proszę się nie miotać, tylko proszę właśnie oponenta rozjebać, dziękuję. Dziękuję. Mamy... O, zabrał Beast Soulstone'a, ale złodziejaszek. Kurwa, idź mi stąd, ty slime ballu. Dobra, w takim razie przechodzimy do przedostatniego ołtarza. Ta jest, uwaga. Jest. Kolejny ołtarz. Podaje mi się to, że coraz bardziej schodzę w dół. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa. Dobrze, tu jest pięć, dobrze. Tutaj na środku bym poprosił o diamencior. Na trzecim, dobrze, ależ to zrobił. Ależ umi. Ale umi, zobacz. O, ale jest umiane, dobrze. O, kolejna rakieta, dobra. O kurwa, za wysoko, czekaj. Bo myślałem, że jedno się nie położyło, a tu się położyło właśnie. Oszukało mnie. Tyś. Czekaj, źle się wzięło, jeszcze... Był taki pattern chyba już? Nie, takiego jeszcze nie było, był podobny. Proszę, otwieraj. Dobra. Wole, potwór! Archwil! Eternalsi nas biją, halo. Walimy go na łeb! Bardzo dobrze! Jest już coraz słabszy! Arci do domu, naura. Ostatni hit zostawiam tobie! Jest! Rozwalony! Ale pięknie żeśmy rozwalili. No i teraz się szykuj, bo będzie ostatni. Crimson Epion. To tutaj będzie prawie, bardzo ciekawie. Ja poproszę cię tutaj i daj serduszko od razu na górę. Dziękuję. Tutaj będzie serduszko budowane. Tyś. Miły bosik. Co mnie tu uderzyło? Czy to ty mnie? Ja mogłem, bo slime biłem. O ty. Dobra. Andrzeju, otwieraj! Ostatni klucz. Ej, zamieniłem się w ten. O kurwa, ale hita dostałem aż. Ej, bo diament został podmieniony, chodź zobacz. Co to jest? Chyba muszę to zrobić szybko, wiesz? Uwaga. Bęk. Dobrze, udało się! Cyk, cyk, strzelamy w dziada! Strzelamy wielkiego nietoperka, ba, bardzo mam. Dobrze! I ciach! Rozwalony! Tak jest! Udało się, widzowie! Wszystkie mniejsze bossy zostały pokonane! Także już wiecie, co się niedługo szykuje. Niedługo szykuje się, słuchajcie, jazda z ostatecznymi bossami. A powiem ci, że ostateczne bossy to potrafią mieć nawet smoka piątego poziomu na kilka hitów. One są tak silne jak my. One tyle samo damage'a zadają. Także i bardzo i mają po trzy fazy. I to będzie akcja. To będzie akcja, słuchaj. Także szykuj się, bo czeka nas w pierdol ogólnie. Jeżeli tego dobrze nie rozegramy. I tam już naprawdę trzeba będzie tak mocno taktycznie do tego podejść. Ale teraz taktycznie możemy zakończyć odcinek, bo zrobiliśmy wszystkie założenia z tego materiału. Także mordy, mordeczki, mordunie. Serdeczna rygata za obejrzenie tego materiału. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie. Wbijajcie do Verteza, bo tam u niego jest zajebista seria z gry It Takes Two. Wbijajcie, oglądajcie. Możecie wbić poprzez nick w tytule. Oczywiście playlista w prawym górnym rogu. I zachęcamy do wspierania naszych kanałów od piątaka miesięcznie. Kacę was bardzo mocno. Miłego dzionka. Do następnego. Trzymajcie się. Indiu! Indiu!